Wolałbyś mieć zespół geniuszy czy genialny zespół? Zawsze uważałem, że osoby stanowiące zespół są trochę jak pierwiastki chemiczne. Możemy z nich stworzyć substancję ratującą życie albo reakcję wybuchową. Podczas najbliższego treningu przywództwa porozmawiamy właśnie o zespole i o tym, jak my, jako liderzy i liderki, możemy wpływać na jego budowanie i funkcjonowanie. A posłuży nam do tego model, który od lat wykorzystywany jest do zarządzania w korporacjach na całym świecie. Stworzona przez brytyjskiego doktora Meredith Belbina teoria ról zespołowych. Jak rekrutować skutecznie? Jak rozpoznawać role zespołowe u swoich pracowników i pracowniczek? Jak motywować w zależności od roli? Czym skutkuje niezbilansowany zespół? O tym wszystkim podczas kolejnego treningu przywództwa. Witam Was serdecznie i witam Was ciepło. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zarządzaniu zespołem, ale będziemy rozmawiali o zarządzaniu zespołem z takiej e, trochę innej perspektywy, e, ponieważ e, będziemy się posługiwać dzisiaj koncepcją, która być może jest Wam znana, być może nie, ponieważ nie jest to koncepcja nowa. Jest to już koncepcja, która ma swoją historię, ale to jest tak, że to, co stare czasami jest dobre, i ja bardzo lubię tę koncepcję. Bardzo często się nią posługuję, zresztą też u mnie w Training, czyli w firmie, robimy dużo też projektów rozwojowo-szkoleniowych właśnie wykorzystujących tę koncepcję. A mówię tutaj dokładnie o, o rolach zespołowych Belbina, o koncepcji Belbin Team Roles, która została stworzona przez Meredith Belbina. Meredith Belbin to facet, od razu zaznaczam, bo czasami jest tak, że niektórzy odbierają to imię Meredith jako imię żeńskie, więc będziemy dzisiaj mówili o profesorze, profesorze z Wielkiej Brytanii, Meredith Belbinie, żyjącym cały czas, mającym ponad 90 lat chyba obecnie, ale cały czas pracującym aktywnie wokół też tej koncepcji, wokół zarządzania zespołami, który został poproszony w latach 60 przez biznes, żeby zbadał Jakie zespoły odnoszą sukces i co wpływa na skuteczność zespołów. I tą koncepcją, którą będę chciał się dzisiaj z Wami przez ten czas treningu przywództwa, Podzielić. Najpierw spróbujemy sobie trochę zdiagnozować i zdefiniować pojęcia, o których będziemy dzisiaj mówili, bo wiem, że szkoląc biznes albo robiąc różnego rodzaju wykłady, często spotykam się z tym, że my mylimy pewne koncepcje, wydaje nam się, że mamy do czynienia na przykład z zespołem, a tak naprawdę z zespołem nie mamy do czynienia. Tak więc będę chciał dzisiaj Wam trochę opowiadać o różnych rzeczach, po to, żebyśmy trochę też lepiej zrozumieli to, o czym w ogóle dzisiaj mówimy, ale też zrozumieli pewne. Pewne terminy, żeby nam łatwiej było zespołem zarządzać. Więc zespół czy rola zespołowa, rola zespołowa to jest skłonność do zachowania i współdziałania w zespole. Tak, tak ją definiuje. I, I mówi o tym, że ta rola, y, którą pełnimy w zespole, będzie zależeć od wielu różnych czynników. Ona będzie zależeć od naszego charakteru, od naszej osobowości, czyli częściowo będzie pewnie wrodzona, ale też y, czy, czy oparta jakiś nasz temperament, ale częściowo też będzie wyuczona, i będziemy się jej uczyć w różnych sytuacjach. Być może też jest tak, że y, część z nas w, kiedyś się w jakiejś roli nie widziała, ale długo się kształciła i w pewnej roli się. Obecnie widzi i tak też może tutaj być, więc role nie są jakimś takim monolitem, który nie będzie się nam przesuwać w prawo lub w lewo. Czasami będziemy, chociaż to nie jest tak, że nagle staniemy się z introwertyka, ekstrawertykiem, prawda? Więc pewne rzeczy są stałe, ale też może być tak, że w pewnych rolach, zdobywając pewne kompetencje, będziemy mogli je pełnić, i to może na przykład wpływać na to, że. Możemy się w tym aspekcie również rozwijać. To, co wpływa też na to, jaką rolę pełnimy, to też nasze doświadczenia i nasze wartości i motywacje. Ja często powiadam o tym, że to, w jaką rolę pełnimy w zespole, i tu będę dzisiaj mówił o tych zespołach biznesowych, może czasami różnić się od tego, jaką, jaka rola nam się uaktywnia u nas w domu, dlatego że po prostu to są obszary, w których mamy trochę inne wartości. To znaczy, wartości mogą być te same, ale inne rzeczy są dla nas ważne. I może być tak, że możemy mieć rys perfekcjonisty, natomiast wcale nie oznacza, że musimy mieć porządek w szafie, bo szafa nie musi być dla nas wartością tak wielką jak na przykład perfekcjonizm związany z dostarczaniem projektów na czas, albo na przykład z tym, jak one powinny być wykonane. Więc pamiętajmy też o tym, że pewne tendencje będą nam się uwalniać ze względu na to, co jest dla nas ważne, bo często pytaniem na takich warsztatach dotyczących team buildingu, zarządzania zespołem, komunikacji w zespole, czy właśnie zarządzania w tej koncepcji Belvin Team Rules, ról zespołowych Belwina, jest to pytanie, jak to jest, że ja tutaj, mi wychodzi jakiś wynik w, u mnie w firmie, a na przykład w domu to mi się nie ujawnia. No właśnie, to przed chwilą udzieliłem na to odpowiedź. Zdefiniujmy też jeszcze jedną rzecz, która uważam, że jest niezwykle istotna w kontekście Biznesu i czasami rozumienia pewnych słów, a mianowicie rozróżnijmy grupę od zespołu, ponieważ często nadużywamy tego słowa zespół, mówiąc na przykład o zespole sprzedawców w organizacji, o zespole, prawda, windykatorów w jakiejś firmie windykacyjnej, zespole. Pracowników pracujących na produkcji. W części tych przypadków nie będziemy mieli do czynienia z zespołem, a będziemy mieli do czynienia po prostu z grupą. Zespół jest grupą, ale grupa nie musi być zespołem. Czym różni się grupa od zespołu? Grupa jest przede wszystkim większa, jest w zasadzie nieskończenie duża. Możemy powiedzieć, że mamy, że mieszkamy w grupie Polaków, prawda? Albo, albo jest to grupa pracowników danej firmy. Zespół, jak mówi Belbin, nie powinien przekraczać 9 osób, czyli idealny zespół to jest taki 6 do 9 osób. Co ciekawe, potwierdza się też to bardzo na przykład z, z takimi zespołami jednostek specjalnych, gdzie zazwyczaj mamy około 5, 7, 6 osób, ponieważ takie zespoły, jak się okazuje, jak pokazują badania, działają często najlepiej w takich projektowych sytuacjach. Grupa nie musi mieć wspólnego celu, łączy je po prostu jakaś cecha, na przykład to, że jesteśmy Polakiem, albo to, że pracujemy w danej firmie, zespół musi mieć wspólny cel. Czyli, jeżeli jesteśmy zespołem, przynajmniej według tej definicji Belbina, to powinniśmy mieć jakiś wspólny cel i na ten cel będziemy pracować. Dlatego też praca projektowa będzie czymś takim, w czym świadomość swojej roli zespołowej, ta świadomość, samoświadomość albo świadomość menadżera może mieć ogromne znaczenie. W związku z tym, że grupa jest taką nieskończenie dużą, dużą grupą ludzi, tak grupa jest grupą, ale nieskończenie dużą liczbą ludzi nieskończenie dużej liczby ludzi się będzie składać. To będziemy mieli także do czynienia z taką sytuacją, w której Będziemy mieli, nie będziemy mieli możliwości zarządzania innego niż zarządzanie często autokratyczne. To znaczy, oczywiście mamy do czynienia z zarządzaniem demokratycznym, na przykład w Polsce, prawda? No bo mamy do czynienia z demokracją, ale zwróćcie uwagę, nie jesteśmy w stanie wszystkich decyzji podejmować demokratycznie w organizacji. One muszą być też podejmowane często odgórnie, jeżeli nie mamy do czynienia z zespołem, ponieważ dyskusja i zapytanie wszystkich członków zespołu o coś jest po prostu zwyczajnie wtedy niemożliwe. Tak więc w zespole będziemy mieli do czynienia z bardziej demokratycznym stylem zarządzania, a w grupie będzie często wyłaniać się nam na, na pierwszy plan lider albo liderka. To jak powstała teoria ról zespołowych, to też jest ciekawa historia, bo Belbin został zaproszony przez biznes do tego, żeby sprawdzić, w jakie zespoły odnoszą sukces, jak budować zespoły, które odnoszą sukces. I był on jednym z takich osób, które pierwsze zaobserwowały. Na przykład syndrom Apollo. Syndrom Apollo to jest takie zjawisko, w którym okazuje się, że zespół dobrany z samych osób mających bardzo wysokie IQ, czyli tak zwanych geniuszy, będzie odnosił gorsze wyniki niż zespół losowo dobrany, losowo dobrany. To było też bardzo zaskakującym wynikiem i, i dało też informację do biznesu, prawda, że zatrudnianie ludzi, które w ogóle skupienie się. Bardzo duże zachłyśnięcie się, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, badaniem inteligencji no, nie, nie przekłada się tak naprawdę na ten przy, przysłowiowy sukces, czyli efektywność albo, albo prawda, szczęście i tak dalej. Okazywało się, że osoby, które mają bardzo wysoki IQ. Często ciągnęły w stronę swoją, nie potrafiły współpracować w zespole. Oczywiście to nie musi tak być, bo nie musi koniecznie z wysokim IQ nie iść wysokie IQ, czyli inteligencja emocjonalna, ale chociażby, jak mówi Daniel Goleman, niestety tak czasami właśnie jest. Belbin, tworząc tę koncepcję, tworzył ją na bazie takiej gry timopolii czyli podejrzewam, że część z Was może skojarzyć tą grę z Monopoli, w którą pewnie mieliście okazję kiedyś grać. I rzeczywiście to była gra zespołowa, w której trzeba było wspólnie podejmować decyzje. To była taka gra troszkę podobna do, do gry Monopoly. I nie tylko ta gra, ale także wiele na ten czas innowacyjnych różnych obserwacji związanych z mikromimiką, optymizmem, pesymizmem i tak dalej, dało Belbinowi wsad do tego, żeby stworzyć koncepcję, którą nazwał teorią ról zespołowych. I stworzył tam Teorię, w której powstało dziewięć ról. dziewięć ról, które Belbin też odpowiednio nazwał na potrzeby tej koncepcji, i które to będę chciał dzisiaj Wam troszkę opisać, ale też będę chciał Wam trochę opowiadać o tym, jak tymi rolami możemy między innymi zarządzać. Te role, o których za chwilę powiem, możemy połączyć w trzy grupy. To znaczy, część tych ról będzie się kwalifikowała do ról zadaniowych, czyli takich, których ważne jest to, żeby wykonywać, żeby wykonywać na pierwszym miejscu, żeby działać, żeby robić. I to jest pierwsza grupa. Druga grupa to będzie grupa ról intelektualnych, czyli to będą takie osoby, które. Trochę bujają w obłokach czasami, albo często żyją w swojej głowie, dla nich ważne jest to, o czym myślą, koncepcje, teorie itd., dalej I mamy jeszcze trzecią grupę, czyli to są osoby, które moglibyśmy zakwalifikować do grupy socjalnej, czyli to są te osoby, dla których bardzo ważni są ludzie, czyli relacje między ludźmi, ile tych ludzi wokół nich jest, jakie to są kontakty itd. itd. I teraz każdy z nas, jakbyśmy sobie zrobili taki test. Na rolę zespołu Belbina, to każdy z nas będzie miał wybrane role spośród tych trzech grup. To nie jest tak, że mamy tylko jedną rolę w swoim życiu, możemy mieć różne role na raporcie, który nam później wypluwa system, czyli który możemy sobie wypełnić, wybierając sobie, obserwując, wypisując sobie swoją samoocenę, ale też wybierając obserwatorów, dostajemy wynik, na którym widzimy, że mamy różne. Role. Mamy role, które moglibyśmy nazwać takimi rolami idealnymi dla nas, uwielbiamy w nich być i wtedy czujemy się najlepiej. Mamy role takie, które są akceptowalne, ale szału nie ma, czyli to są takie, w których możemy się obsadzać, ale to też nie będzie nas bardzo silnie napędzać, no i będziemy mieli taki, takie role, w których nie powinniśmy funkcjonować i nie powinniśmy być, ponieważ te role to, to jest najlepszy sposób na nasze wypalenie zawodowe. Tak więc y, ważne jest to, żeby wiedzieć w jakim obszarze i gdzie jesteśmy w stanie się e, ulokować, i gdzie jesteśmy i w, jaki, w jaka praca byłaby dla nas najlepsza, czy jakie, jakie zadania byłyby dla nas najlepsze. Dodatkowo jest tak, że możemy się troszeczkę przesuwać y, na tych osiach, o których wam mówiłem, właśnie ze względu chociażby na to, że możemy się rozwijać. No raczej nie staniemy się z tej osoby, która y, ma jakąś rolę, której nie lubi, tą, dla której ta rola jest po prostu szaleństwem i orgazmem psychicznym to niestety nie wydarzy się taki, taka sytuacja, ale możemy się troszkę przesunąć trochę przynajmniej do tych akceptowalnych, być może jeżeli to jest niedaleko, no chyba, że mamy rzeczywiście na skraju gdzieś tam jakąś skrajność w tym przypadku rzeczywiście wtedy nie będziemy chcieli tej roli wykonywać. Uwaga, teraz przerwa na reklamę. Jeżeli ktoś z Was by chciał sobie taki raport zrobić, to możecie zajrzeć do mnie, do firmy na training3.pl i skontaktować się z nami czy indywidualnie, czy zespołowo Możecie sobie taki test wykonać. Moim zdaniem jest to super feedback, bo to jest taka Ala 180, ponieważ nie tylko wybieramy, wypełniamy ocenę, ale wybieramy sobie ludzi od nas z zespołu, i jeżeli się na to zespół zgodzi, możemy wykonać taką ocenę nieanonimowo, więc wtedy jest tak, że dostajemy rzeczywisty feedback, ale poprzez pryzmat tych ról, więc to jest bardzo bezpieczne i, nie, i jest. I jest takie no, nieagresywne, nie, nie, nie raniące nikogo, dostajemy informacje o tym, jak ludzie widzą nas w zespole, co jest niesamowicie fajnym insightem, dlatego że daje nam też taką możliwość później porozmawiania z tymi ludźmi i zobaczenia, dlaczego oni na przykład widzą nas inaczej niż my siebie widzimy. Czy to dlatego, że jakąś inną, inną rolę wykonujemy w firmie i oni nie są w stanie nas zobaczyć poprzez pryzmat naszych zdolności. Czy może jest tak, że mamy problem z prezentacją, może robimy coś takiego, o czym nie wiemy. Więc jest to niesamowite w ogóle narzędzie do tego, żeby sobie pogłębić samoświadomość, ale też zobaczyć innych ludzi jak w zespole, więc bardzo fajne narzędzie do, do integracji. Każda z tych ról ma swoje plusy i minusy, i teraz troszkę o tych rolach. Najłatwiej byłoby powiedzieć o tym, jakie role pełnimy w zespole na bazie historii. Meredith Belbin opowiada taką historię, ja ją opowiem, no postaram się powiedzieć ją tak dobrze, przynajmniej jak Meredith Belbin, ale. Ale jest też tak, że, że być może no, gdzieś tam zmienię trochę kolejność, ale to na pewno nie wpłynie na, słuchajcie, i jakość tej wiedzy, którą będę chciał dzisiaj Wam przekazać. Najłatwiej jest to wytłumaczyć na przykładzie pewnego zespołu. Wyobraźmy sobie zespół, który potrzebuje rozwiązać jakiś problem albo wymyślać coś nowego. Więc potrzebuje osoby, która jest świetna w kreatywności. Oczywiście każdy z nas może kreatywność rozwijać, no bo. Też, tak jak mówiliśmy, to czy jesteśmy kreatywni, czy nie zależy też od naszych umiejętności, ale niektórzy mają niesamowitą zdolność produkowania pomysłów. Są na przykład takimi wizjonerami, jak to na przykład Galuk mówi w Belbinie, nazwalibyśmy ich kreatorem, kreatorami. I więc na pierwszy plan wysuwa się kreator. Kolejność jest przypadkowa, nie, nie według ważności ludzi w zespole. E, więc wysuwa się kreator, który ma dużą łatwość produkowania pomysłów. On wymyśla, jest świetny w tym, żeby tworzyć i kreować. Sky is the limit, natomiast jak każda rola ma swoje, oczywiście też możliwe słabości. I kreator czasami za bardzo buja w obłokach, kreuje rozwiązania, które nie są możliwe do zastosowania. Ja mam w sobie kreatora bardzo wysoko, więc jestem też wizjonerem, i to jest dla mnie też czasami niesamowicie fajne, kiedy spotykam się z grupą znajomych, którymi tworzymy jakiś projekt biznesowy i wtedy jest tak, że jak tworzymy to czasami wręcz moglibyśmy polecieć w kosmos do momentu, aż ktoś z nas się zorientuje, że okej, okay, poczekajcie, ale są jakieś ramy finansowe, czasowe i tak dalej i musimy się trochę ograniczyć z, tym, z tą kreatywnością, więc kreator jest świetny do wymyślania pomysłów, świetny do tworzenia nowych wizji, ale potrzebuje też albo w sobie, jeżeli ma taką rolę, albo wśród innych kogoś, kto te pomysły oceni. I tu pojawia się kolejna rola – Rola, którą Meredith Belbin nazwał ewaluatorem. Kiedyś w starych książkach, które spotkacie na rynku, ponieważ czasami można spotkać jeszcze stare książki Belbina, uważałbym z tymi książkami, bo one też nie, tam są na przykład testy, ale one nie badają wszystkich ról i nie dają też możliwości oceny z zewnątrz, więc też trzeba uważać z tymi wynikami, takimi papierowymi, bo one po pierwsze nie są legalne, bo Belbin zabrania wykonywania tego rodzaju testów, więc, a po drugie no nie badają rzetelnie. Więc yy, t, ten ewaluator kiedyś był nazywany krytykiem wartościowym. Zmieniono ten nazwę w języku polskim, bo krytyka się kojarzy z czymś negatywnym, chociaż nie powinna, uważam, to ewaluator daje wsad i on widzi ten pomysł i mówi: hola, hola, ale poczekaj, przecież to może nie zadziałać i to może nie zadziałać. Więc kreator ma czasami konflikt z ewaluatorem. Tu już mówimy trochę o tym, jak działają na siebie czasami oportunistycznie te role, ale też najlepiej się uzupełniają. I ewaluator ma tendencję do tego, żeby oceniać pomysły. On ma tendencję do oceny pomysłu, więc wnosi tą wartość w postaci krytyki, ale jest osobą, która co może robić? Podcinać skrzydła. I to jest słabość ewaluatora. Kiedy mamy już oceniony pomysł, dobrze, żeby pojawił się jeszcze ktoś, kto wygładzi ten pomysł, sprawi, że on będzie taki, prawda, tak, tak perfekcyjny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś perfekcyjnie, ale perfekcjonista, o którym mówi Belbin, to rola, która Dba o to i próbuje sprawić, żeby ten pomysł był jak najlepszy, żeby nie miał wad, żeby był doskonały, najlepiej, żeby był jeszcze na czas, chociaż wbrew pozorom perfekcjonista ma tendencję do spóźniania się. Dlaczego? Bo chciałby ten pomysł zrobić idealnie. A wiadomo, że w momencie, kiedy mamy dany pomysł do wykonania w czasie T, to perfekcjonista potrzebuje trzy razy T. Um, nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś spotkać perfekcjonistę, ja na przykład też mam rolę perfekcjonisty dosyć wysoko, leczę się z tego. To jest tak, że um, pamiętam, jak pisałem doktorat, to jak go, zanim go oddałem, no to yy, ja go sprawdziłem ze trzy razy, kierownik mojego zakładu, w którym pracowałem na uniwersytecie go sprawdził, moja partnerka go sprawdziła, jeszcze polonistę dałem do sprawdzenia, yy, więc go sprawdzał wielokrotnie i wiadomo, że słuchajcie, to dzieło tworzy się tak, że jak jest ten doktorat zrobiony, no to on jest, ale zwróćcie uwagę, sprawdzanie i wyłapywanie każdego błędu wcale nie przynosi nam efektów proporcjonalnego do czasu, ten czasu trzeba więcej, a efekt jest minimalny, prawda, bo jak znajdziesz trzy błędy, a będziesz czytać to dwie godziny, to pewnie znajdziesz mniej błędów i gorzej udoskonalisz dany produkt, niż jeżeli byś sprawdzał te dwie godziny na samym początku. Więc perfekcjoniści mają tendencję do przedłużania i czasami trzeba wyrywać im to zadanie z rąk. Więc, no i właśnie, no i pojawia się ktoś, kto. Powinien tym, tym zespołem zarządzać. I tutaj Belbin mówi o tym, że taką naturalną rolą do zarządzania zespołem jest tak zwany koordynator, czyli to jest osoba, która ma naturalne umiejętności, naturalne tendencje do tego, żeby świetnie zarządzać zespołem i widzieć potencjał w członkach zespołu. Czyli on, jak widzi ludzi, to nie widzi tylko. Stefana Michała, Zosi i Kasia, tylko widzi też w nich osoby, które na przykład ten będzie świetny do tego, a ten będzie super w tym, a ten to by się nadawał akurat do tego projektu. On po prostu widzi potencjał. To jest osoba, która widzi potencjał, ma taką wizję big picture, dzięki czemu wybiera ludzi do projektu. Może być niestety przez to czasami widziany jako osoba, która manipuluje, dlatego że może taka osoba no, łatwo Korzystać z tego, co, co, co potrafią ludzie. No, a jeżeli niestety na to nakłada się negatywny system wartości, to już może wykorzystać, oczywiście, tę wiedzę w takim niecnym celu. No, ale oczywiście tutaj moglibyśmy powiedzieć, że każda rola może być, przecież tyrani i socjopaci również mają jakieś role, które wolą pełnić w zespole, więc to nie jest tak, że sama teoria jest zła, tylko po prostu na to możemy mieć narzucone jakiś bardzo skrzywiony system wartości i wykorzystywać tę naszą wiedzę po prostu w niecnych celach. Więc koordynator zarządza zespołem. Potrzebny nam jest jeszcze ktoś teraz, kto weźmie narzędzie i zacznie pracować, bo mamy już pomysł, yy, mamy osobę, która zarządza, ale jeszcze brakuje nam rąk do pracy. Więc tutaj. Chociaż każdy oczywiście w tym do tej pory też pracował, tylko nie fizycznie i nie wdrażając. I tutaj pojawia nam się ktoś, kto go nazwalibyśmy implementerem albo implementerką. Jest to osoba, która ma takie naturalne umiejętności do wdrażania. Jak pojawia się zadanie, to ona uwielbia brać narzędzie i wdrażać, wprowadzać rzeczy w życie. Lubi sobie planować czas, prawda, od A do Z i sobie tak powoli dziubdziać albo szybko dziubdziać, ale wykonywać. Co jest wadą, e, możliwą taką słabością implementera, to że implementer nie przepada ze zmianami. Nie przepada ze zmianami, nie lubi, kiedy ktoś ciągle coś nowego wymyśla. Dlatego też w sytuacji zmiany, mieliśmy tutaj jeden z treningów przywództwa dotyczący zarządzania i wdrażania zmiany w organizacji. To implementer będzie osobą, która nie przepada za zmianami. Ona lubi właśnie powtarzalność. I jest bardzo ważnym pracownikiem, bo wydaje nam się dzisiaj, że my powinniśmy być tak super otwarci na zmiany. Ale w sytuacji, kiedy potrzebujemy też powtarzalnych rzeczy, no to niektórzy tacy. Liderzy zmian będą się też w takich sytuacjach nie czuli komfortowo, jeżeli na przykład będziemy mieli przez dłuższy czas stagnację. Implementer będzie się w tej sytuacji czuł bardzo bezpiecznie i komfortowo. No i mamy kolejną rolę. Kiedy następuje wyzwanie na drodze, kiedy następuje sytuacja, w której trzeba przebić mur, trzeba być wytrzymałym, i tak dalej, pojawia się rola lokomotywy. W języku angielskim lokomotywę nazywamy Shaper. Czyli takim poganiaczem, trochę jak bacik, prawda? Taki poganiacz-owiec. Jest to osoba, która ma tendencję do tego, żeby właśnie, po pierwsze, jest rolą zadaniową, więc ona jest nastawiona na cel, chce po prostu na pierwszym miejscu. Jest też osobą, która czasami przez to ma tendencję do urażenia uczuć innych ludzi. Czyli może też na przykład czasami tak mocno docisnąć, że tam niektórym oczka troszkę wyjdą na zewnątrz, no i pojawi się na przykład urażenie uczuć innych ludzi. Więc jest to osoba zdecydowanie bardzo mocno nastawiona na cel. I kiedy ona tak, prawda, zainterweniuje, no to dobrze, żeby pojawił się ktoś, kto. Przyjdzie i jak ta lokomotywa tam w ty, będzie pędzić, tych ty, ty wagoniki z tyłu, prawda? i tam, prawda, dojdzie do tego celu i się odwróci, tam nikogo nie będzie, bo reszta, prawda, wyleciała na, na tory, no to dobrze, żeby się pojawił ktoś z taką małą zmiotaczką, tam prawda, zmiot tych ludzi i powiedział: Słuchaj, wszystko będzie dobrze, prawda, ona ma po prostu zły dzień. I to jest dusza zespołu. I to jest dusza zespołu, kolejna rola, o której mówi Belbin, czyli dusza zespołu, nie mylić ją z duszą towarzystwa. Bo dusze towarzystwo, zaraz powiem. To jest dusza zespołu, czyli to jest taki człowiek, który będzie bardzo empatyczny, który będzie widział emocje, jak w reklamie Rutino Skorbinu, prawda? Będzie mówił, co ty dzisiaj taki niewyraźny jesteś, on to będzie widział. Czyli on będzie bardzo dobrym takim papierkiem lakmusowym, emocjonalnym grupy będzie łagodził napięcia. Pamiętam kiedyś moją koleżankę, która ma bardzo wysoko duszy zespołu, która była osobą towarzyszącą w, w naradach zarządu takiej dużej polskiej spółki. No i ona opowiadała właśnie, że ona, że ona się czuła jakbyś tak zanurzała w takim zimnym basenie, gdzie latają te rekiny. Dokładnie używała takiej metafory i ci prezesi tam się nawalali po prostu na tym, bo oni byli wszyscy lokomotywami, więc każdy ciągnął w swoją stronę. A ona, mimo tego, że ją to bardzo dużo kosztowało, ale była bardzo świadomą pracownicą z, z HR-u, no, łagodziła te obyczaje i niesamowicie sobie radziła nawigując między nimi. Więc to też jest taka bardzo dobra umiejętność, rozładowująca napięcie, widząca emocje. Minusem duszy zespołu jest to, że dusza zespołu czasami rezygnuje z siebie. Czyli to jest tak, że ja tak bardzo chcę Ci pomóc, że moja przestaje być ważne. No i mamy jeszcze dwie role na koniec. Mamy poszukiwacza źródeł. To jest właśnie. Taki popcorn, wszędzie go pełno, czyli taka osoba, która lubi kontakt z ludźmi, lubi żartować. Czasami też lubi być w centrum uwagi, czasami ma tendencję do zapominania o szczegółach, czyli jak go spotkamy, mówimy, hej zadzwonisz do mnie, bo takie jak obiecałeś, mówimy, on mówi oczywiście, to, mhm. a później mówiła: kurde, dobrze, dobrze powiedział, bo zapomniałem. Osoba, która jest świetna w nawiązywaniu relacji, ale odwrotnie od duszy zespołu, ona nie będzie miała mało relacji a głębokich, tylko będzie miała dużo relacji. Ale takich ogólnych, i to będzie osoba, która jest na przykład świetna w nawiązywaniu nowych znajomości, na przykład taki hunter w sprzedaży, prawda? Czyli taka osoba, która musi zadzwonić, musi zrobić jakiś show, jest trochę bardziej showmeńska, prawda? I tak dalej. To jest taka osoba, która będzie charyzmatycznie pobudzać ludzi do, do działania. I będzie na przykład miała dużą łatwość nawiązywania relacji. No i na końcu, last but not the least, chociaż rzeczywiście Belbin też dodał tę rolę na końcu. Mamy do czynienia ze specjalistą, czyli taką osobą, która jest bardzo wąsko zagłębiona w wiedzę na jakiś temat, więc ma na przykład bardzo wyspecjalizowaną wiedzę w jakiejś dziedzinie i ma w ogóle tendencję do zgłębiania. Czyli jak kupuje pralkę, to robi doktorat z pralki na przykład. I to jest osoba, która lubi się zanurzać w jakimś jednym temacie. Specjaliści to są osoby, które często na spotkaniach kminią na tematy, które innym się wydają niezbyt istotne, ale dla nich są mega istotne, bo dotyczą ich tematu, więc oni będą tam, prawda, ryć. No właśnie, no i teraz jeszcze na koniec dzisiejszego naszego spotkania porozmawiamy trochę o tym, jak te zespoły możemy zbalansować, albo też czym skutkują niezbalansowane zespoły, no bo mamy do czynienia z dziewięcioma rolami. Nie wiem, czy trochę próbowaliście się odnajdywać dzisiaj, gdy słuchaliście o tych rolach, czyli kiedy mówiłem, że mamy, prawda, tam, nie wiem, kreatora, prawda, ewaluatora perfekcjonistę, koordynatora, lokomotywę, specjalistę, prawda, duszę zespołu, poszukiwacza źródeł, implementera, to pytanie, czy widzieliście w tych rolach siebie, pewnie podejrzewam trochę tak, więc to jest też fajna zabawa, żeby się trochę poobserwować, natomiast możemy też mieć u siebie w firmie, albo tworząc zespół, nawet rekrutując zespół, tworzyć ten zespół w różny sposób, no jednym z takich podstawowych błędów jest tworzenie zespołu na swoje podobieństwo, co już pokazuje, czyli chcemy mieć takich ludzi dokładnie jak my, jak my bo, ta, bo, bo uważamy, że skoro my doszliśmy tak wysoko, to tacy ludzie by sprawili, że też byśmy doszli tak wysoko. No i, i to jest taki przykład, w którym no możemy wejść po prostu w, w ślepą uliczkę. Tutaj Asia się dzieli, że ma trochę kreatora i duszy zespołu, widzę na czacie, więc jak macie ochotę, moglibyście się podzielić może swoimi takimi nie wiem, spostrzeżeniami albo pierwszymi refleksjami. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie na czacie, jak się widzicie. Więc wracając do naszego, jeszcze do naszej koncepcji, możemy mieć na przykład zespoły, w których będziemy mieli bardzo dużo ról zadaniowych i ról takich socjalnych, ale nie będziemy mieli w ogóle takich. Intelektualnych ról. I to takie zespoły, których brakuje ról intelektualnych, tylko mamy, mamy role zadaniowe i społeczne, to są takie zespoły, które często skutkują tym, że są dosyć mocno zachowawcze. To są zespoły, w których ludzie chętnie ze sobą pracują, chętnie. Tworzą reguły, przestrzegają tych reguł, ale są mocno niekreatywni, nie potrafią tworzyć nowych rozwiązań, i pomimo takich ważnych sygnałów z zewnątrz, że na przykład świat się zmienia, że trzeba byłoby wymyślić coś nowego, może chociaż, może chociaż nawet zasad za coś nowego, to te zespoły są niestety głuche na to, żeby coś zmienić. I to jest przykład chociażby takiego niezbilansowanego zespołu, w którym brakuje nam ról intelektualnych, czy takich, które na przykład chociażby mogły coś wymyśleć. Kolejnym niezbędem, Zbilansowanym zespołem, który możemy czasami spotkać w swoim życiu, to jest zespół, w którym mamy dużo ról zadaniowych i intelektualnych. I to są takie zespoły, które są bardzo często obecne w takich organizacjach opartych na wiedzy, w których bardzo mocno się docenia wiedzę specjalistyczną. I to są e, firmy, w których mamy mnóstwo wybitnych ekspertów, którzy robią swoje zadania i ba, są bardzo mądrzy, mają bardzo wysokie IQ, natomiast mają bardzo niskie umiejętności socjalne. Czyli nie potrafią ze sobą współpracować, nie potrafią się ze sobą komunikować, mają trudność z empatią, mają trudność, często wpadają w konflikty. Jest na tych zebraniach jest, jest, jest dużo gier takich y, niefajnych, prawda? Jest problem z dzieleniem się wiedzą. Ponieważ nie ufam. I to jest kolejny słabo zbilansowany zespół, czyli zespół, w którym mamy dużo ról zadaniowych i intelektualnych, nie mamy ról socjalnych. No i mamy ostatni niezbilansowany zespół, bo chciałbym wam tutaj pokazać właśnie takie trzy przykłady, być może z którymi macie teraz do czynienia u siebie w zespole, bo to też jest tak, że chciałbym wam pokazać, z czego może wynikać jakaś sytuacja. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mamy, mamy do czynienia z dominacją ról socjalnych i intelektualnych. I to są takie zespoły, które słyną ze spotkań. Czyli uwielbiamy się spotykać, uwielbiamy rozmawiać, uwielbiamy kreować prawda, nowe rzeczy. Generalnie jest nam dobrze ze sobą, bo jesteśmy socjalni, jest super, jesteśmy takim fajnym zespołem. Wszyscy się uwielbiają w tej pracy, uwielbiamy do tej pracy przychodzić. Tylko jakoś nie odnosimy sukcesu, ale uwielbiamy tam pracować. Dla intelektualnie też jesteśmy nieźli, więc kreujemy, tworzymy i tak dalej. To jest trochę tak, jak powiedziałem wam na początku, że miałem też sami takie doświadczenie, że siadałem w takich zespołach i gdy było dużo kreatorów, ja sam nim jestem, to wpadaliśmy w taką tendencję do tego, żeby dużo kreować, ale w którymś momencie, jeżeli nie było roli zadaniowej, to nie miałby kto powiedzieć, Halo, stop, ale czas mija i zastanówmy się, zamieńmy te słowa teraz na działanie. To co konkretnie, jaki jest action plan, od kiedy zaczynamy, jaki jest pierwszy krok, to jest coś, co w tych zespołach brakuje. Ciągle byśmy ze sobą rozmawiali. Więc w związku z tym pytanie jest takie: jak zbalansować swój zespół? Czyli co zrobić, żeby tym zespołem lepiej zarządzać? Po pierwsze, oczywiście, jak mówimy przez pryzmat motywacji, to dobrze jest mieć świadomość tego, jak czy członkowie zespołu czy członkini zespołu są dobrzy do jakich zadań. No bo zwróćcie uwagę, to jest trochę tak, jakbyśmy dawali komuś, kto ma potencjał, coś, co jest zupełnie odwrotne do jego potencjału, prawda? Czasami widać takie, takie kreskówki i rysunki, na których jest nie wiem, lew, który mówi do zwierząt, a teraz wszystkich was potraktuję równo i zrobimy konkurs, kto szybciej będzie się wspinał na drzewo, prawda? No i tam jest małpa, żółw, tam, nie wiem, żyrafa i tak dalej. No i jak dajemy zadanie wszystkim takie samo, no to wiadomo, że są osoby, które mają większe umiejętności albo predyspozycje do tego, żeby dane zadanie wykonać. Półbiedne jak to są umiejętności, bo jesteśmy w stanie nadrobić, ale chodzi o to, że mamy pewien potencjał i tego możemy już nie móc zmienić, a przynajmniej w taki sposób, żeby nagle żółwia stać się małpą. Mamy po prostu swoje mocne strony i na nich powinniśmy bazować. I Rolą menadżera czy menadżerki jest to, żeby znać swój zespół i żeby korzystać z tego potencjału, bo czasami zmienimy dwóch pracowników miejscami i okaże się, że wszyscy będziemy z tego powodu szczęśliwi zarówno oni, jak i my, bo efekty tych zadań będą po prostu lepsze. Więc co powinniśmy zrobić po pierwsze? Po pierwsze, powinniśmy zdiagnozować swój zespół. To może być oczywiście koncepcja ról zespołowych Belbina, ja dzisiaj o niej mówię, bo ona jest jakoś bliska mojemu sercu, ale jest przecież wiele innych koncepcji, które możemy do tego wykorzystać. Natomiast dobrze jest zdiagnozować swój zespół i zobaczyć, czy ten zespół jest rzeczywiście zespołem zbilansowanym. Jeżeli mamy niezbilansowany zespół, no to dobrze byłoby się zastanowić, po pierwsze, czy Rekrutujemy kogoś do tego zespołu? Kto uzupełnia nam lukę? Po drugie, czy to jest tak, że jeżeli nie mamy możliwości kogoś zrekrutowania, to może możemy wyoutsorsować to, może do innego działu? Może, może możemy zatrudnić zewnętrzną firmę, która nam na przykład. Coś takiego dostarczy, czego nam na przykład brakuje. No, i oczywiście możemy się zastanowić nad rozwojem umiejętności, bo może jest tak, że możemy pewne umiejętności rozwinąć, żeby mimo braku potencjału sobie radzić. Natomiast uwaga, bo jeżeli będzie tak, że nie będziemy mieli potencjału, a będziemy tylko bazować na motywacji i na, na, na umiejętnościach, no to w którymś momencie możemy się po prostu wypalić zawodowo. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy no robili rzeczy, których po prostu nie za bardzo za nimi przepadamy. Kolejnym działaniem jest rozwój metod współpracy. Możemy wprowadzić różne metody, które będą dawać nam większy, większy potencjał. Przykładowo, jeżeli mamy mało kreatorów w firmie, nauczenie ludzi tego, jak prowadzić sesje kreatywne, może ułatwić nam kreowanie pomysłów. To jest jasne, że one mogą nigdy nie być tak idealne i świetne, jak gdybyśmy mieli zespół kreatorów. Biorących udział w takiej burzy mózgów, ale na pewno pewne zasady czy reguły, które sobie wprowadzimy, mogą uwolnić większy potencjał w zespole. Po trzecie, ważne jest też to, żeby, żebyśmy zobaczyli siebie nawzajem, ponieważ zbilansowany zespół to nie jest tylko zespół, w którym mamy różne role, ale to też taki zespół, w którym my korzystamy z tych ról i widzimy w sobie różnorodność, ale, ale widzimy potencjał. Przez pryzmat tej różnorodności. Czyli ja nie patrzę na kogoś i myślę sobie, że on jest upierdliwy, tylko ja patrzę na kogoś i mówię: OK. On jest ewaluatorem albo jest perfekcjonistą i dla niego są ważne te rzeczy, dla mnie nie są. I mnie to może czasami wkurzać, bo ja mam mało tej, tej substancji w sobie, ale ja wiem, że to, dzięki temu, że on taki jest, to w sytuacjach, kiedy pracujemy projektowo, on wnosi do, do pracy zespołu to, czego ja nigdy nie wniosę. I dzięki temu jako zespół, jako firma mamy takie sukcesy, jakie mamy. I to jest dostrzeżenie tego potencjału, który w sobie mamy. I to jest cholernie istotne właśnie w kontekście chociażby team buildingu albo takiej komunikacji, czy, czy motywacji, czy współpracy, po prostu współpracy ze sobą. Poprzez właśnie chociażby takie promowanie różnorodności. Bo to Diversity możemy na nie patrzeć z różnych perspektyw, prawda? Nie tylko, nie tylko płci, orientacji, wieku i tak dalej, ale możemy też przecież na nie patrzeć z perspektywy również tego, że, mamy, że po prostu jesteśmy różnymi ludźmi, co jest, co jest oczywiście faktem. Steve Jobs. Powiedział kiedyś takie zdanie, mam taki dowcip, który czasami powtarzam na szkoleniach, że każde dobre szkolenie nie może się obyć bez wspomnienia Steve'a Jobsa. Nie wiem czy my już wspomnieliśmy Steve'a Jobsa podczas naszych treningów przywództwa, ale skoro chcemy, żeby to były dobre treningi to trzeba wspomnieć o Steve Jobsie więc Steve Jobs kiedyś powiedział takie zdanie, które mi się bardzo podoba, ja spróbuję przetłumaczyć, bo ono jest w języku angielskim, że mój model biznesowy że mój model na biznes jest trochę jak zespół The Beatles że to była grupa czterech facetów, która trzymała można powiedzieć w ryzach swoje negatywne tendencje a dodatkowo balansowali się oni nawzajem i że jako zespół byli genialni, niesamowici, ale jako oddzielne jednostki byli też świetni, ale nigdy nie odnieśli tak wielkiego, tak wielkiego sukcesu. I nawiązując do cytatu, który umieściłem dzisiaj w tym treningu przywództwa, że czy chcesz mieć zespół geniuszy, czy genialny zespół, jeżeli myślimy o grupie sprzedawców, którzy nie są zespołem, bo nie mają jednego wspólnego celu, nad którym pracują, oczywiście jest to wynik firmy, ale to każdy z nich ma oddzielny wynik, to rzeczywiście możemy sobie pozwolić na grupę ludzi, którzy są prawie tacy sami. Ale kiedy chcemy pracować zespołowo i chcemy rzeczywiście wypracować rzeczy wspólnie, to zwróćmy uwagę na to, żeby ten zespół był zdywersyfikowany i oparty o takie dopasowanie też pod względem ról, a nie tylko doświadczenia i wiedzy, bo ten potencjał będzie się później przekładać także na, na efektywność i na sukces biznesowy. Moi drodzy, buziaki od Sapigi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was bardzo serdecznie 27 listopada na kolejny trening przywództwa. Pati za chwilę wrzuci zaproszenie. Będziemy rozmawiali wtedy o podwyżkach, ale z takiej innej perspektywy, ponieważ moje odkrycie ostatnich miesięcy, kiedy miałem też okazję dużo robić webinarów dotyczących rozmów o podwyżkach, jest takie, że w internecie znajdziemy bardzo dużo informacji o tym, jak prosić o podwyżkę z perspektywy Pracownika lub pracowniczki, ale znajdziemy bardzo mało informacji na temat tego, jak jako menadżer oferować podwyżkę, albo jak jako menadżer czy menadżerka odmawiać podwyżki. I o tym właśnie będziemy rozmawiali podczas kolejnego treningu przywództwa. Będziemy rozmawiali o tym, jak rozmawiać o podwyżce ze swoim podwładnym. Buziaki, trzymajcie się i dobrego wieczoru dla Was. Papa. Pa.